powiedziałeś, że chętnie zaangażujesz się w kampanię wyborczą. Też otwarcie mówisz, że popierasz Platformę Obywatelską. Jak będzie wyglądało to zaangażowanie? Sympatyzujemy z Platformą, bo mam nadzieję, że oni ze mną też, od już kilku lat. I kibicuję im w tym, co się dzieje i powiem szczerze, że w przyszłości myślę właśnie o tym, żeby spróbować może nie tyle być reprezentantem polskiej estrady czy polskiej rozrywki, bo przynajmniej autoryzowanym, bo nikt do tego mnie nie wybrał spośród tego grona, ale myślę i spotykam się z moimi kolegami i oni podobnie myślą, że przyda się w Polsce naprawdę może skromna, ale godna reprezentacja polskich artystów. Czyli myślałeś, żeby kandydować do parlamentu? Myślę, że gdybym kandydował i w tym momencie był na liście, to prawdopodobnie bym otrzymał mandat zaufania. Natomiast uważam, że byłoby to nie w porządku w stosunku do moich sympatyków. Mogę to zrobić w momencie, kiedy jasno i rzeczowo będę o tym informował i oni będą o tym wiedzieć. Nie chciałbym, żeby głos oddawany na mnie był ze względu na moje dokonania muzyczne. Natomiast druga sprawa jest jasna i oczywista, że będąc w parlamencie, nawet w przyszłości, będąc posłem lub senatorem, na pewno nigdy nie byłbym politykiem. Byłbym po prostu posłem i udzielałbym się tylko w tym zakresie i w takich tematach czy w takich pracach, w których mógłbym cokolwiek zrobić sensownego. Politykę raczej trzeba zostawić doświadczonym, starszym kolegom, którzy się w tym świetnie orientują. Natomiast jest wiele, wiele, wiele dziedzin w kulturze i około kultury, w których można naprawdę dużo zrobić i głos takich osób jak ja, młodszych także, jest ważny i wydaje mi się, że powinien być dostrzegalny. A na razie póki co, no tak na dobrą sprawę, chyba przyznasz mi rację. Kto może lepiej interesować, znaczy kto może lepiej reprezentować interesy artystów, takich jak my, jak nie sami artyści. I do tego nie jest potrzebna żadna przeszłość polityczna, ani żadne doświadczenie polityczne. Natomiast doświadczenie artystyczne, estradowe jest potrzebne. A my takie po kilkudziesięciu latach pracy w estradzie mamy. Myślę, że można to spożytkować i nie tylko ja, ale znajdzie się jeszcze kilku sensownie rzeczowo myślących artystów, czy to ze scen teatrów, czy z innych. A może partia tylko, że to... Myślę, że to nie, bo tutaj tak jak mówię, my nie chcemy wdawać się w rozgrywki polityczne. Zupełnie inne przesłanie by było w tym momencie. I tak bym postrzegał ewentualnie moją obecność, gdyby taka była. Na razie póki co jeszcze tylko jestem wsparciem ewentualnie artystycznym dla Platformy. No i mam nadzieję trochę emocjonalnym.